I osiem z Tyrmaty Gaming, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ze mną Agro Kuba. I w tym odcinku będziemy sobie robić akcja kola. Akcja rozlewanie gnojowicy. Oczywiście 60 na taką beczkę to idealnie w sam raz. Później sobie pojedziemy zabronować po orce na polu, które było w poprzednim odcinku. Po poprzednim odcinku o rana ja to dokończyłem orać poza odcinkiem. Uwaga, tu wertepy na hamulcu, co całe życie, bo lecisz to tu nie chodź. O, wałek też. Zapomniałem. I lecimy sobie. Coca-Cola. Kolo. Ojoj, drzewo! Dobrze, ja. A bym się walił. Na początku odcinka już fajnie, no. Trudno się mówi. Trudno. Będzie śmieszniej. Już wystarczy, że jest sąsiad, żeby było śmiesznie. Muszę zadzwonić. Nie Nie! pójdzie. Ja. Ciułka trupie jutro. A czy dzisiaj by to oglądać? Fajnie to idzie tą beczką. Taka nawet spora. Ona rozlewana chyba 8 albo 6 metrów. Ona jest bardzo fajna ta beczka. Po drodze, co ja się będę. Zaraz masz 40 razy. Włączone dźwiękiem Discorda? Nie. Znaczy mam, nie pisz nic, sąsiad. Nie piszę, ale się wyciszą, odciszą, żeby tam No. jak coś. Znaczy rozmowę mam wyłączone, dzięki. Oj, pięknie, na raz się weźmie. I polecimy sobie robić. Jeszcze nie starczy. Dobra. Lecimy na gospodarstwo. Ale go przymuliło. Co tam sąsiad porabiasz? Grać farminga. No i ci fajna beczka zrobiona, bo nawet ci wąż rusza. Na niej. Sąsiedzie, zaraz będę, tak za 5 minut. No. No także, wymiot poszedł. O, jak możecie od razu zobaczyć, skoro tu jestem, zobaczycie. Do zatora założyłem napęd, który mi wyniósł około 1500. Mam tu chyba trochę więcej pieniędzy niż te 1500, ale musiałem go sprzedać i kupić nowego z napędem. Także dlatego tak jest. Dzisiaj sobie nim porobimy. Tutaj kesik stoi, on dzisiaj jeszcze nie będzie używany. Do niego będzie w następnym sezonie kupiona talerzówka. Bo stąd on nie ma co robić, co mam tutaj. Dlatego będzie kupowana nowa. Lecimy sobie zabronować porce. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, bo nie ma zbytnio co robić. Chyba że pojedziemy. A mu nie, bo siano kosy zrobione na oddzielnym odcinku. Będzie będą całe siano kosy zrobione. Ze zbiorem i z prasowaniem. Także ten odcinek będzie trochę dłuższy, a za to następny będzie dłuższy. Będą całe siano kosy zrobienia.
Wjeżdżamy sobie na pole. Teraz składamy brony. Jazda piątką. Łosienka coś nie daje rady. Ale to port, to się nie ma co dziwić. O, już leci ładnie. Pięknie sobie lecimy. Przepraszam za moją klawiaturę, jak ją wyraźnią, ale niestety nie mam daleko mikrofonu, nie, ale i tak ją słychać. Może zanim tylko już jej nie będzie słychać. Postaram się coś wykombinować z tym, by jej nie było słychać. No jednak niektórym to może przeszkadzać podczas oglądania. A może to uznać dodatkowe efekty dźwiękowe. I też będzie dobrze. Ale 60 strasznie coś buja. Mam beznadziejne obroty. Jeszcze sobie pojedziemy teraz zatrężować pole, które mam zrobione po właśnie gnojowicy. I może sobie jeszcze rzucimy nawóz. Tak na szybko kupię i rzucimy sobie nawóz na to pole tutaj, żeby było przed siewem rzucone. Dobra, lecimy, wkładamy brony i piąteczka i jazda. Także na tym odcinku możecie spodziewać się na kosów i potem zaczniemy siewy. Najprawdopodobniej albo i żniwa soi będą. I jeszcze możecie napisać w ogóle w komentarzu, żebyście chcieli zimowy odcinek na sprzedaży. Mam do sprzedania owiec i mleko będzie do sprzedania. No te brony niestety się tak wywalają, tak mają. Przejdziemy do zatorka, palamy. Czwóreczka, jazda. Powolutku, żeby wyjechać. Trochę malutka ta leżówka do niego, no ale niestety trzeba robić tym, co się ma. Lecimy sobie. Tak, 14. Oj, oj. To muszę wygładzić troszkę ten dołek, bo troszkę za duży jest. Zacznie traktory na nim skaczą. Lecimy sobie tutaj. Troszkę ta drzewka bierze za dużo. No niestety to jest farming. Pewne rzeczy się nie da uniknąć. A możecie widzieć,
Mówi się to, że wszystkie pola mam zrobione w jednej teksturze, ale ja nie wszystkie talerze mam, tylko mój kultywator robi teksturę talerzówki. Nie mam pojęcia czemu. Jeszcze mam belki na sprzedaż, kiszonki. Bo kiszonkę mam zrobioną w silosie. Czwóreczka. W miarę szybko to idzie. Talerzowanie. A z tym odcinku już będzie Kai zlatał z kosiarką. Bo z tą kupę traktora na razie nie ma co robić. A ja tutaj jeszcze mam za małe maszyny po niego. A tu sobie się pojawi talerzówka, siewnik może się wymieni. Także już będzie miał więcej do roboty. No to kończymy sobie to, że będziemy kończyć, bo nie chciałbym zanudzać. Albo zrobimy jeszcze jeden przejazd. Pójdziemy sobie rozsiać nawóz jeszcze. A ja to dokończę sobie po prostu poza odcinkiem, żeby nie przynudzać z talerzowaniem. My sobie dojedziemy tam. Kupimy sobie nawóz i pojedziemy jeszcze świątką. Rozrzucić nawóz na jedno pole i to będzie na tyle. Dobra, lecimy sobie na gospodarstwo 60. Teraz tak, rozsiewać jest chyba tutaj. Uwaga, natura, bo będzie ciężko. Mieszam 180 kilo. Może starczy. Tam do pola nie jest jakieś duże. To powinno starczyć. Ale brudna ta rzeziątka. Pasowałoby ją umyć. No ale jeszcze teraz zamkniemy sobie drzwi. I lecimy. Zobaczymy na jakie pole. Ale najprawdopodobniej sobie polecimy tutaj. No to lecimy. Przesiąkę trzeba iść za niego jeszcze naprawić, bo widzę, że biegi już ciężko wchodzą. Na pewno nawet widzę, że niestety te biegi są tragiczne, jak jest ciągnik uszkodzony. O, to troszkę czekam, co pójdzie. Dobra. Uwaga na rów, bo tu głębokie są na tej mapie. No plaży w sezonie, tutaj kupić to pole obok, to malutkie i ten tutaj, tą miedzę taką dużą. Dobra, lecimy sobie na gospę, kupić na wóz. Tą miedzę tutaj dużą zaorać i to pole po prostu połączyć, by było jedno takie większe.
Bo jednak już mamy ten traktor prawie 100 konny. To już mogę sobie łączyć pomału w ludzko pola. Także załadujemy sobie jeszcze jeden rozsiewacz. Kupię dobry. Kupię sobie nawóz na gospodarstwo, żeby już nie jechać na sklep. Że gdzieś był. No, więc musi ubrać Sławkę dobrą. No, ale słyszę cię i tak. To dobrze. Nie mikrofonu. A, to pilnuj. Jak własne obawy, jak własne ręki. Kurde, co to będzie w tym roku? Drogi te nawozy takie, że masakr. Ile wydałeś teraz? Prawie 2000. No, mało. No, ja nie potrzebuję, to zrobię jedno pole przed siewem. Mówię, że w następnym odcinku się na kosy będą. Także będzie dłuższy odcinek. Przydałaby się szybka skrzynia przesiąc. No, wyszła rzutka. Ale wystarczy nam jeden ciągnik na szybkiej skrzyni. Bo tylko za tor jest na szybkiej skrzyni. Nie wiem, jak to w case'a wygląda, czy szybka skrzynia jest 38 na godzinę, czy 42. Chyba nie. Bo nie pokazuje się, że mogę 42, a maksymalnie, że 38. Case'em. Mam. A to nic nie zmienia. Tak? No. Może jest, muszę zobaczyć na modele. No wszystkie tak mają. No, że YouTuberzy mają poprawione, no bo to pewnie poprawiali. Przy między przejedzie. Na szybko. Musiałeś czuć mój mikrofon? Nie, jest dobrze. Dobra. Cieszę się niezmiernie. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć!